ludziska, z tej strony wasz humor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z gry pod tytułem Haus. Moi drodzy, tak, ponownie będziemy próbowali dorwać się do naszej tutaj żabki, do której mieliśmy okazję się dorwać już w przednim odcinku. I to co wiem, to to, że musimy załatwić 8 żab. Musimy zabić 8 żab, żebyśmy mogli otrzymać takie zakończenie, jakie... Czy takie zakończenie, jakie chcemy, żeby po prostu dorwać się do tej żaby, żeby móc ją po prostu próbować zabić. I może to być problematyczne, bo aktualnie jestem w międzyczasie, jak próbowałem, znaczy w międzyczasie, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem jest parę moich prób. Między innymi już miałem okazję zaliczyć achievement na to, żeby zabić 30 szczurków tutaj, a oraz również zaliczyłem achievement, żeby zabić 30 żab. Więc to jest trochę prób. To jest trochę prób za mną już. You are a good sister. Wiecie co, weźmy ślimaka naszego, żebyśmy po prostu mogli szybciej biegać. Chcę go wziąć, to ze względu na to, żeby po prostu mieć tam w jakiś sposób pewność, że szybciej się wyrobimy ze wszystkich. A właśnie, powinienem był tu postawić wodę. Powinienem był tu postawić wodę, żebyśmy mieli tą pewność, że nam się to uda. Proszę strzelbę. Więc trochę prób mam już za sobą. Miałem okazję między innymi, jak będę miał możliwość, to wam pokażę, co się stanie z dwoma rzeczami. Tu żaby nie ma. Gdzie jest żabka? Żabka musi być w łazience. Jest w łazience. Dobra, żabka załatwiona. Proszę bardzo. O, kolejną mamy tutaj. Cudownie. Czy jakaś będzie tutaj teraz? Nie ma. Tu? Też nie. Muszę uważać na ten dywan, bo niebezpiecznie, żeby sobie po nim chodzę. Dobra. Tu nie. Być może będzie w kuchni w takim wypadku. A nie, jest tutaj. Girls, I made sandwiches. Tak. A właśnie, Jezus Maria, już bym zapomniał. I już bym popełnił błąd. Takie błędy miałem okazję wiele razy popełniać w poprzednich rozgrywkach. To jest już chyba nasza czwarta żaba. Zgasimy ogień w tamtym pokoju. Żebyśmy mieli zabezpieczenie. O nie. Nie, spadaj ode mnie, babo. Dobrze. Biegała z nożyczkami i się potknęła o nie. Dobra. Jezu, nie wiedziałem, że można ją pokonać w ten sposób. Myślałem, że cały czas będzie z nią problem. Bo nie miałem okazji nigdy razu z nią się tak uporać. Dobra. Brakuje mi energii trochę, więc trzeba zaczekać. Dobra, dywanik zatrzymamy. Spadaj ode mnie, czarne stworze. Dlaczego? To jest trudne właśnie ze względu na to, że to tak wiele trzeba zrobić, żeby to się udało. Mogę spróbować jeszcze ewentualnie ratować Melody, bo mam wrażenie, że wtedy mniej stworów jakby próbuje nas zabić. O, żabka jest tutaj w pokoju Melody. Myślę, że od razu w takim razie sobie podskoczymy tam z... tuż po tym, no bo dobra, pójdziemy po prostu tak jak trzeba. Żebyśmy mieli od razu siekierkę i mogli ten. Masz koteczku, mleczko. Kocham tego kotka, on jest taki słodziuchny. Dobra, proszę bardzo. I ucieknijmy przed szczurkiem. Bo miałem okazję zobaczyć coś, jak można sobie z tym szczurkiem lepiej poradzić. Weźmy sobie ślimaczka naszego. Bierzemy ciebie i bierzemy nabój. Tak. Wiaderko musimy jeszcze podstawić. Z tym ślimakiem jest o wiele łatwiej. Z tym ślimakiem jest o wiele łatwiej po prostu, bo
Bardzo szybko możemy biegać. Dobra, żabka załatwiona. To co zrobię, zniszczę od razu też to krzesełko w takim wypadku. Dobra. Super, tu biega kolejna. Tak, 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 to mieliśmy okazję widzieć. I to już chyba trzeci raz się nam pokazuje w tej grze. O! Superancko. Kolejny z żabek. Ciekaw jestem, czy jak sobie nie odblokujemy tamtego pokoju, to czy jest szansa na to, że tam się nie będą spawnować żabki nam. A, i nie uratujemy Melody. No, nie uratujemy jej teraz. Pokażę wam, co miałem okazję odkryć. Tada! Kaczuszka! Bardzo fajny smaczek, według mnie. Mamy kaczuchę. Nie próbowałem jej w ogóle zabić ani razu, powiem wam. Ale możemy. No okej. Okay. Cóż poradzić. Dobra, bierzemy to. I trzeba polecić do pokoju rodziców. O kuźde. Dobra, zabij mnie. Okej. Okay. Kiepsko. W sensie i tak bym tego nie zrobił, bo przez to teraz nie miałem tej strzelby. Matko święta, nie wiecie jakie to jest trudne? Ja tu naprawdę siedzę już któryś raz i próbuję to zrobić. Jest tu żaba o Melody, okej. Masakryczne jest to. Proszę bardzo, koteczku. Skoczymy pod ślimaczka naszego. She ate you, Tabby, are you okay? Tak, zjadł nas, co poradzić. Dobra. Proszę bardzo, tak. Nie ma, nie zabijesz mnie. Dobra, polecimy tu po nabój. Aj, nie chciałem się wywrócić. Dobra. Do pokoju siostry. Marsz. Zabijemy żabkę od razu. Dobra. Męcząca żabka. Nie chciała dać się tak łatwo zabić. Tu nie ma kolejnej. Aj, energia akurat mi się skończyła. Dobra, weźmiemy. Jestem ciekaw, czy jak zapalę światło, to jest mniejsza szansa na to, że ta matka się pojawi. Ten potworas tutaj. No tu też zapalimy. Co nam szkodzi? Dobra, czyli ani tam, ani tu. O, tu jest żabka. Tu jest szczurek. Właśnie, girls, I made sandwiches, come and eat. Pokażę wam, co jest związanego jeszcze z kanapeczkami fajnego. Wiedziałem, że te kanapki będzie można do czegoś wykorzystać. Zobaczcie go. So you are hanging with snails now? Tak, możemy sobie szczurka udomowić. Bardzo mi się ten smaczek podoba. Że szczurek może tak naprawdę być ok. That slingshot smells divine and familiar. Okej. Okay. Mówi, że ta proca wygląda i pachnie znajomo. Dobra. No nie. Spalaj ode mnie, babo. Dobra, chyba się ubiła sama. No nie.
Nienawidzę tej gry. W sensie, kocham tę grę, ale no, to jest trudne. To jest serio trudne, bo dostać się do tej żaby... to jest trudne bardzo, mimo że udało mi się to zrobić za pierwszym razem prawie. To jest to trudne ze względu po prostu na to, że... no, nie idzie teraz to tak łatwo. Jak się już wie, co trzeba zrobić. Co powinno być na odwrót właśnie. Proszę ciebie bardzo, koteczku, zobaczmy, gdzie jest żabka. Żabka musi być w takim razie w sypialni rodziców, na to wychodzi. Bo tu jej nie było. Tu jej nie ma. Być może jeszcze będzie tutaj, w piwnicy. Nie ma jej. Okej. Nie ma jej w piwnicy, więc musi być na górze w takim wypadku. Tutaj, w pokoju matki. Tu też nie? Przecież by było już od razu tam w piwnicy? Okej. Coś mi się w takim wypadku nie zgadza. Czy my ominęliśmy jakąś żabkę? Nie, tutaj jej nie ma. W toalecie też nie. A, u nas w pokoju jest. Dobra. Każdy pokój trzeba teraz przelecieć. O! Już byłbym jej nie zauważył. Dobra, teraz tu? Nie. O! O, widziałem ją też tutaj na przedpokoju. Superancko. Cudnie. Dobra, to jest ładny strajk. Strik. Dobra. To mi się nie zacznie ruszać raczej. Tu jest kolejna żaba. Dobra, tu nam się nie pokazała. O kurde. O szlak. Nie zrobiłem porządku z matką. To mnie zabije na stówę. Dobra. Tu żabę zabijemy. O kurde. Dobra, ale mnie nie zauważyła. W sensie i tak matka by nas wykończyła i tak. Z pewnością. Dobra. To był ładny strajk. Trzeba też dobrze trafić, żeby te żaby mniej więcej były blisko siebie. Tu nie lata. Ile ja już nagrywam? No ja już nagrywam 14 minut. Progres wykonałem zerowy. Superancko! Dobra, poproszę tak. Proszę bardzo ciebie, koteczko. Weźmy ślimaczka. Weźmiemy ciebie, proszę ciebie bardzo. Odblokujemy sobie drzwiczki. Tu ślimaka nie ma. Czyli ślimak musi być... musi być... to, żebym trafił. To ślimak musi być w pokoju rodziców. To jest jakiś ślimak, co ja gadam? Żaba. Żabka musi być gdzieś tutaj w takim wypadku. Zobaczcie w ogóle, że nie pojawił się mi ten potworek, jak było tutaj światło zapalone. Znowu? Czy znowu nie zauważyłem? Może znowu będzie w naszym pokoju ta żaba. Musi być w takim razie na stówę. No, zobaczcie, znowu jest u nas. Bosko. Tak na wszelki. Tu nie. Tu też nie. Wiecie co, chcę uratować siostrę naszą. Tak na wszelki. Dobra, bierzemy nabój.
Dobra, toaleta jest rozwalona, nie rozwaliłem tylko teraz tamtego. Zaczekamy nasz... O, no mamy, aż nas zawoła po kanapki. Czy tu nadal jest żabka? Jest tutaj żabka. Dobra, zanim Melodia akurat tam do nas, tam dojdzie do tego, to rozwalimy tutaj stoliczek. I jest superansko, jest zabezpieczenie. Tu żabki w kuchni nie widzę. O, jest kolejny znowu w toalecie. Dobra, tu nie ma. Tu nie ma. O, szlak. A, dobrze. Mam cię. Żabko moja. A zapalimy sobie światło. Jest. Już się bałem. Dobra. Mm-hmm. Proszę bardzo, proszę bardzo. Muszę skoczyć do tego. To już się fajczy ostro, dobra. Trzeba będzie uratować kotka w takim wypadku tylko. Proszę bardzo, szczurku. Bierę nabój. Kotek uratowany. Żabki. Gdzie są żabki? Dobra. Dywan zatrzymany. Tu jest. Superansko. Jest kolejna. Tylko szkoda, że akurat mi ten... Jest! Jest ten dźwięk. Jest ten dźwięk, że zabiliśmy chyba wystarczającą ilość żab, mi się wydaje. Wiecie co? Chyba jest ok. Chyba to mamy. Mam dwa naboje, zebrałem z obydwu miejsc. Boże, w końcu! Wiem, że jest mocniejsza zabawa z tym czymś. Ribbit, ribbit, you will die for your crimes. Wiem, że jest mocniejsza zabawa z tym czymś. Trzeba się namęczyć. Się wpierdzieliłem w to głupio. Muszę ten, bo to przez to, że musiałem zmieniać te itemy. No nie. Ale widzicie, walnęliśmy w nią tyloma nabojami, pułapką, i to nadal nie było to. To jest wciul męczące. Ale ja to chcę zrobić. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, po co jest mi to zakończenie, i prawdopodobnie już i tak dawno temu skończyłem oś fabularną. Ale chcę to zrobić. Let's try that again. I know we can beat him, Tabby. Bierę cię, bierę. Mam, trzeba spróbować. Noż kurde. Dobra. Nie ma jej tutaj, dobra. Musi być w takim razie ten. Żabka tutaj na dole. Masakra. Że akurat w takich miejscach. No. Uspokój się, kobieto. Dobra. Nie było w kuchni jej, nie było w tym. Jezu, gdzie ta żaba? Jest dziewiąta już. Musi być w salonie albo w którymś z pokoi naszym. Znaczy w salonie, w toalecie. Tu jest, dobra. Mi się wydaje, że tam był ten duszczek czarny już. Już się rodził. Tak. Ja pierniczę. No nie dadzą mi, no. Cześć, Melody. I feel so alone. Dobra, zniknął. To nie to.
O dobra. Błagam, niech tutaj. Jest blisko. Jest. Boże, jest w końcu. Dobra. Mamy to. Jezu, jak dobrze, jak się idealnie udało. Chodź tu, żabolu. Dajcie mi to przejść. Rozwalimy kibel. I zabijemy tutaj tę żabę. W naszym pokoju nie ma. W toalecie nie ma. Tutaj jest. W toalecie jest. W pokoju naszym nie ma. W toalecie nie. O kurna. Mam dość. Mam tego serio dość. Jest tego streamy, kurde, mógłbym robić. Nagrywam już 30 minut co najmniej. Matka zniknęła z obrazu, więc matki już nie ma z nami. No to jest ten duszek. Pierdzielony. Czy mogę kota walnąć? O! O, słychać jak mioczy. He looks deeply offended by the snail on your head. Dobra, ducha tego nie ma już. Tutaj żeby nie widzę też. Dobra, to zniknęło. Żabka musi być tu na dole. Jest. Damy radę, damy radę! Daliśmy radę. Ja cię sunę, ale się wyrobiliśmy idealnie. Dobra. Aha, spadła na mnie. No i się zblokowała. Tak idealnie. Ja bym się tak uśmiał, jakby się teraz mi tak idealnie udało to zrobić. Jak akurat zaczęło nam dzwonić na alarm. Matka zniknęła z obrazu, więc matki już nie ma. Matka nie żyje. Wiecie co, tamten pokój, że się pali, to jest chyba jednak ułatwienie dla nas. Bo to znaczy, że w tamtym pokoju nam się nic nie pokaże. So you are hanging with snails now. It's very warm in here. You guys should fix the AC. Okej. Okay. A, wiem dlaczego mówi, że jest ciepło. Bo jest ogień tam po prostu w pokoju obok. Dobra, po tobie żabo. Dobra. Słychać dźwięki, więc żabi lord nam się pojawi. Dobra. Ale całkiem szybko nam się udało ogarnąć. Idealnie na czas. Chcę się pozbyć tego. Bo to mi tylko będzie przeszkadzało. Jest, już myślałem, że wejdę w pułapkę. A, skończyła mi się energia. Niedobrze. No nie, akurat tam musiałem to rozlać. Nie mogę, no. Potem z tego odcinka to będzie chyba z 5 minut wszystkiego. Ja tu się będę męczył tyle czasu. Dobra, sprawdzimy całą resztę, żeby akurat móc wrócić do całej do innych pomieszczeń wtedy. Dobra, jest dźwięk. To znaczy, że Frog Lord jest już w naszym zasięgu. Dwa razy mogę go tutaj ciupnąć.
O kurczę, zobaczcie, jak się ładnie wyrobiliśmy. Jest 10:55. Więc na spokojnie sobie jeszcze zdążę ten. Dobrze. Cieszy mnie to, że akurat się tak nam udało. Wiadra nie mam, więc mogę na spokojnie się nie mogę przełączać. Teraz będę mógł się na spokojnie przełączać pomiędzy rzeczami. O kurde, nie chciałem. Dobra. Chodź, żabulko. Niedobrze, nie trafiłem jej. Dobra, chcę uciec w drugą stronę. I czy ja ją mogę z procy na przykład strzelać? Nie mogę chyba. Jak ja mam to coś pokonać? Ja muszę, jak strzelam w nią, to muszę być bardzo blisko i od razu zmieniać się na ten. I od razu muszę zmieniać się na... muszę od razu zmieniać się na siekierkę. Dobra, sprawdzimy tutaj na dole na szybko. Nie ma, jak na złość. Nie wiem... A, ta plama to chyba świadczy o tym, że matka nie żyje. Ale sobie facepalma zasadziłem, au. To jest najgorsze, co może być. Bo tak naprawdę musimy zrobić wszystko, żeby móc to w ogóle przejść. Dobra, tu żaby nie ma, tu żaby nie ma, tu żaby nie ma, tu żaby nie ma, nie ma żaby. Było żaba? Nie ma żaby. Dobra, i nie chcę widzieć tutaj tej kościoły z nożyczkami. Nie chcę. Dobra, jest tu na spokoju żabka. Jest tu w salonie. W korytarzu raczej. Dobra, załatwiona jest taka ilość żab, jaka trzeba. No, idzie to akurat po nas ten. O, 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 kotka może się uda ratować jeszcze. Ej, nie udało się. Dobra, tu zniknęło. Matki nie ma. Ojciec jest poza domem. O kurde, o kurde, o kurde, 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 było blisko. Jezus Maria, akurat się zdążyłem zagapić na coś. Daddy will be home soon. Will you hold me? No! Nie chcę wychodzić aktualnie, chcę zaczekać. Dobra, mogę już wyjść. Kula do kręgli nie chcę tutaj leży. Dobra, to chcę odłożyć gdzieś w jakieś miejsca, żeby mi to nie przeszkadzało, żebym nie błądził tym po ekwipunku. Szkoda, że nie mam możliwości wyrzucać przedmiotów. Dobra. Chodź, żabulko. Jezu, ja bym chciał, żeby mi się jakiś bug tutaj nagle wydarzył i żeby ta żaba się tu zblokowała. Okej. Dobra, energii mi brakuje, więc trzeba się naładować. Jest! W końcu! Masakra! Żaba z niej wyszła? Z żaby wyszła żaba, spoko. Boże święty narosty! Matko święta! The beast falls over, suddenly still. He has croaked. The flies rejoice with their aggressor vanquished. The croaking turns to silence as a little frog beckons you to come closer. Matko święta. To jest... W sensie, widzieliście, dało radę. Musiałem tylko po prostu z bliska napierdzielać tę żabę. Ja cię sunę nareszcie. O! Dzień dobry. Hey there! Thanks for saving me. I don't know how long I've been inside that beast. What a nightmare. I'm just glad it's over.
You sure are a hero, aren't you? Where shall I hop to next? Maybe I will stick around here for a while. You look like you could use a friend. Now get some rest. I will see you again soon. Dobra, mamy przyjaciela, na to wychodzi chyba. Bardzo fajnie. I bardzo, kurczę, męcząco nagrywa godzinę. Mam równo godzinę nagrania aktualnie, na pewno. Boże święty. Dream. Zobaczmy, co będzie, jak będziemy próbowali zasnąć. I na pewno mamy journal entry nowe. Mamy żabkę. Mamy tutaj tą żabkę naszą. Czy ona będzie się gdzieś indziej jeszcze pojawiać? Nie, ona jest tylko tutaj w pokoju. Nightmares, okay. I had another nightmare about the house. It was different than I remembered. Or maybe I am? It felt good to use my arm again. And it seems I made a new friend. Super. Ciekaw jestem, czy teraz tylko ta żabka będzie żywa, czy nie. Jeśli do niej wrócimy po jakimś czasie. Dlatego jeszcze chwilkę pochodzę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo materiał na pewno będę tutaj wam musiał nieco będę musiał ten materiał obsłużyć, znaczy obsłużyć, nieco będę musiał go poobcinać, bo no, nie wrzucę wam chyba godziny nagrania. Chyba, że nie wiem, bycie chcieli masochiści jedni. A, no tak, przecież nie zabiorę tego w ten sposób. Głupio próbuję kombinować. Kluczyk. Proszę bardzo, wiadereczko dla nas. Szczur zabity. Dobra, mamą się trzeba zająć. Jak to fajnie brzmi. Znaczy, nie fajnie. W sensie... Wiecie, o co mi chodziło. W sensie, wiecie, o co mi nie chodziło. W sensie, wiecie, że nie wiecie, że wiecie, że wiecie. W sensie, że co? I o to właśnie chodzi, żebyście nie wiedzieli. Bo jak człowiek nie wie, to jest może czasem lepiej. Dobra, tu widzę kolejną żabkę. Mam gdzieś w melodii aktualnie, niech sobie tam. Nie mogę z nim pogadać. Czy po prostu... What's that frog doing here? Will you hold me? No. Co ta żaba tutaj robi? No, po prostu sobie siedzi. Jestem ciekaw, w jaki sposób ta żaba nam będzie pomagać. Tak naprawdę. Czy ona coś nam zrobi? Czy ona w czymś nam dopomoże tak naprawdę? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Hey, Tabby, I had a great time with you. You know, killing all those dumb frogs. The only good frog is a dead one, if you ask me. Okay. No, było to męczące, nie mniej. Spróbujmy w ogóle... Chcę spróbować... A nie, już wziąłem ślimaka. Chciałem powiedzieć, że chcę spróbować to zrobić bez ślimaka. Tak, O, matka nam się zablokowała. Co powinnam sąsiadka za to? How are you feeling tonight? Thanks for clearing up that frog problem. I would call that a real nightmare, wouldn't you, Tabby? Oh yes, I know that none of this is real. I just thought maybe you want some more stuff to do. Something to get your mind off all that's happened. I know you miss your family, maybe there's a way. Ach, don't mind me, now run along, dear. O kurde. No, będę biegł. Spokojnie, będę biegł akurat. Bo akurat nam się pojawiła koleżanka. Z piwnicy. Pa, pa. No dobra, no jakby dostaliśmy po prostu pluszaka, no to wychodzi, moi drodzy. Jestem cholernie zmęczony tym odcinkiem. Za przeproszeniem za słowo cholerne, oczywiście. Bo no trzeba się było namęczyć trochę. Mamy uzupełniony za to cały dziennik. Już nic więcej nie mamy, żadnej następnej strony, nie wydaje mi się. Nie. O Boże. Nie wiem, czy będę chciał tutaj podsumowywać grę, czy nie. Mogę podsumować.
ale mogę też wyciąć. Zależnie od tego, co będę twierdzić, co sądzę i czy będę chciał tutaj wpleść achievementy, czy nie. Bo achievementów na pewno mi zostało trochę. Na pewno wiem, że są dwa achievementy związane z tym, żeby zaliczyć każde zakończenie samodzielnie, czyli bez ślimaczka i ze ślimaczkiem. Co nie będzie na tyle trudne, myślę, o ile nie będzie trzeba tego robić z tą żabą. Jeśli będę musiał się jeszcze raz ślimakiem robić, zabijać wszystkie żabki bez ślimaczka na głowę, myślę, że będzie to męczące strasznie. A myślę, że dam radę. I co jeszcze nam tam zostało, nie mam absolutnie pojęcia. Chyba będziemy mieli już wszystkie achievementy, tak mi się przynajmniej wydaje, więc to się zobaczy. Tak więc, jeśli chodzi o House, jest to cudowna giereczka. Bardzo mi się ona spodobała, ma naprawdę ma po prostu dużo nietypowych... Uwielbiam ten pomysł. Uwielbiam pomysł na ten gameplay. Uwielbiam fakt po prostu, że jest tu tyle możliwości zginięcia, tyle... W sensie, nie podobało mi się to, jak grałem, ale sam fakt tego, ile tu jest możliwości, ile tu jest możliwych zakończeń, ile tu jest przedmiotów i jak możemy je wykorzystywać. Samo to, że w tym odcinku udało mi się wykorzystać kanapkę, żeby po prostu szczurkę nakarmić, żeby nas nie chciał gonić. To jest dla mnie już super rzecz. Więc do tej pory zastanawiam się, co w ogóle są to za czarne postaci, które akurat nam tutaj przychodziło. Naprawdę podoba mi się to. Gameplayowo jest superanska gra. Muzyka idealnie odwzorowuje klimat, można powiedzieć, tego wszystkiego. I bardzo fajnie się wpasowuje. I podoba mi się sam fakt, że jak mamy włączone i wyłączone światło, to muzyka jest inna też. Podoba mi się fakt, że słyszymy właśnie to, że coś się dzieje w momencie, kiedy to faktycznie powinno się dziać o danej godzinie, że to jest realny czas aktualnie, a nie, że musimy nie wiadomo ile się naczekać na coś. I że wszystko w takim po prostu jest utrzymanej stylizacji. Pikselowa tutaj, że jest ta gra, grafika. To jest cudowne też, bardzo mi przypomina Yuppie Psycho, które swoją drogą mam wielką ochotę nagrać i myślę, że może do niego przysiądę nawet niedługo. Jest to dłuższa giereczka, myślę, od House, ale z przyjemnością do Yuppie Psycho też przysiądę w jakimś najbliższym czasie. Bo zatęskniłem za nim i naprawdę klimatycznie mi przypomina tę grę. Jestem ciekaw, dlaczego ten telewizor nam się tutaj tylko włącza w sumie. Więc możemy na niego popatrzeć akurat jeszcze na sam koniec. I... nie mam do czego się przyczepić w tej grze. Jest ta gra... wiadomo, są tam bugi niektóre, ale twórcy cały czas widzę, że twórcy cały czas dają jakieś patche i tak dalej. Wiedzą, jakie mają błędy, wiedzą, co im psuje grę. I widzę, że cały czas próbują to zmieniać. I to mi się jak... słyszę, że coś tam chodzi. Więc to mi się jak najbardziej podoba, jak najbardziej szanuję tę grę za to. Moi drodzy, chcę za to usłyszeć od was, jak wam się ta gra podobała. Więc moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się podobał, jak i cała seria, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, co uważacie w tej grze za super, co nie, co wam się podobało, co nie. Czy sami ograliście tą grę, czy macie tą grę, czy wam się ona podobała, czy nie. I po prostu... czy podobała wam się też seria? I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień schować się przed tatusiem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Nie, 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 nie zabijaj mnie! Bleh.